Od razu poproszę Was, żebyście zatrzymali to wideo i sprawdzili, czy potraficie samodzielnie obliczyć pole powierzchni tego trójkąta. Dam wam szybko dwie podpowiedzi. Wykorzystajcie to, że jest to trójkąt równoramienny i druga podpowiedź może się przydać twierdzenie Pitagorasa. Ok, teraz zrobimy to wspólnie. Mam nadzieję, że pamiętacie, że pole powierzchni trójkąta to jedna druga razy podstawa razy wysokość. Wiemy, ile wynosi długość podstawy, 10, ale nie znamy wysokości. Wysokość to ten odcinek. Jeżeli wyznaczymy jakoś jego długość, to będziemy w stanie na podstawie tego wzoru obliczyć pole powierzchni. 1, druga razy podstawa, 10 razy wysokość. W jaki sposób obliczyć wysokość? I tutaj przyda nam się to, że jest to trójkąt równoramienny. Bo trójkąt równoramienny ma dwa boki równej długości. A w takim razie te dwa kąty przy podstawie również muszą być przystające. Jeżeli z tego wierzchołka narysujemy wysokość, to te dwa kąty przy podstawie będą kątami prostymi. Jeżeli mamy dwa trójkąty, w których dwa kąty są odpowiednio parami przystające, to wiemy, że trzeci kąt również musi w obydwu trójkątach mieć taką samą miarę czyli ten kąt i ten kąt są przystające. Może już jest to dla Was oczywiste, jeżeli w dwóch trójkątach dwa kąty są odpowiednio przystające i bok pomiędzy nimi to ten sam bok, czyli ma taką samą długość w obydwu trójkątach, to te dwa trójkąty są trójkątami przystającymi. Jest to o tyle przydatne, że jeżeli są to trójkąty przystające, mają te dwa boki tej samej długości, wysokość jest bokiem w obydwu trójkątach i również ten bok i ten bok mają taką samą długość, to w takim razie długość każdego z tych boków to połowa dziesięciu, czyli tu jest pięć i tu jest pięć. Może od razu intuicyjnie wiedzieliście, że w takim równoramiennym trójkącie wysokość musi dzielić podstawę na dwa równe odcinki. Ale warto czasami być bardziej rygorystycznym i zastanowić się, czy rzeczywiście tak jest. Dowieść, że tak jest na pewno. Jeżeli udowodnimy, że są to trójkąty przystające, to wynika z tego, że wysokość dzieli podstawę na dwa równej długości odcinki. Ten odcinek jest równy temu, a razem mają długość 10. I teraz możemy skorzystać z twierdzenia Pitagorasa i obliczyć długość niebieskiego odcinka, czyli wysokości. Oznaczmy ją przez H. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam, że h do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się 13 do kwadratu. h do kwadratu plus 5 do kwadratu równa się 13 do kwadratu. 13 jest długością przeciwprostokątnej. 5 do kwadratu to 25, 13 do kwadratu to 169. Możemy odjąć od obydwu stron 25, tak żeby h2 zostało samo po swojej stronie równania. To się skraca i zostaje h2 równa się 169 minus 25, czyli 144. Gdybyśmy podeszli do tego równania czysto algebraicznie, to h mogłoby wynosić plus 12 albo minus 12. Ale mówimy o długości odcinka, więc bierzemy pod uwagę tylko wartości dodatnie. H równa się dodatni pierwiastek ze 144, czyli H równa się 12. Ale to nie koniec zadania, bo mamy obliczyć pole powierzchni trójkąta, a nie jego wysokość, a pole powierzchni wynosi 1 druga razy podstawa razy wysokość. Długość podstawy znamy od początku zadania 10. I wiemy już, ile wynosi wysokość 12. 1 druga razy 10 razy 12 to się równa 1 druga razy 10 to 5, 5 razy 12 to 60. 60 jednostek kwadratowych. Tyle wynosi pole powierzchni tego trójkąta.